pięknych szlacheckich strojach zbliżamy się do Fortalicji w Sopkowie. Jest to miejsce, o którym nie wszyscy wiedzą, nawet mieszkańcy województwa świętokrzyskiego. W Karocy towarzyszy mi pan Andrzej Borkowski, kasztelan na zamku, który przybliży nam troszeczkę historię tego miejsca. W którym roku powstała Fortalicja? Piękna Białogłowo, Fortalicja powstała w 1563 roku. Wybudował ją Stanisław Sobek wraz ze swoimi synami. W XVIII wieku trafił w ręce rodziny Szaniawskich i ci Szaniawscy z tego starego założenia obronnego postanowili zrobić rezydencję. Wyburzyli mur, który był nad rzeką Nidą i otworzyli się właśnie na rzekę Nidę. I za ich życia przeżywał największy rozkwit, ale po ich śmierci zaczął podupadać. I ktoś nawet napisał, że pałac w Sopkowie przegląda się w gnojówce. Na jakieś 100 lat przed II wojną światową Sopków znalazł się w rękach żydowskich i Żydzi też nie przyczynili się do uświetnienia tego miejsca, raczej wykorzystywali to do celów handlowych. Z pałacu pozostało już niewiele, praktycznie same mury, ale zajął się pan odnową całej tej fortalicji i budynków gospodarczych. Co zostało po fortalicji? Co możemy oglądać dzisiaj? Od dzisiaj możemy oglądać trzy baszty, które się zachowały w oryginale. Możemy oglądać część murów kurtynowych. Możemy również zobaczyć protobastion. Zachowała się komnata, stary skarbiec, która jest właściwie w idealnym stanie. Jak każdy szanujący się zamek, pałac, również ten w Sopkowie, musi mieć swoje legendy, musi mieć białą damę i duchy. Czy również tutaj możemy spotkać jakiegoś ducha? Tak, oczywiście. Właśnie mamy tutaj ducha Józefata Szaniawskiego. Ten duch nawet został przez gości sfotografowany, także jest to prawdziwy duch. A trafił tutaj za portretem trumiennym. Portret trumienny został skradziony z trumny Józefata, która jest w podziemiach w kościele i przez 30 lat błąkał się po świecie. Przed 5 laty powrócił tutaj portret Józefata Szaniawskiego, portret trumienny, i zaczęły się dziać różne dziwne rzeczy. Niektórzy ludzie nawet zostali sparaliżowani, jeżeli dokuczali temu portretowi. Był też również człowiek, który zajmuje się duchami i też wyczuł jego obecność. Nawet powiedział, gdzie go czuje. Ale goście, którzy tutaj do mnie przybywają, zaczęli narzekać na tego ducha. I postanowiłem jednak, że portret trumienny powinien być na trumnie. No i oddaliśmy go do kościoła i teraz opiekuje się nim ksiądz, nasz proboszcz. I teraz duch straszy w kościele? Nie, duch nie straszy w kościele, a tu u nas się troszeczkę uspokoiło. A jeszcze jakie inne tajemnice ta fortalicja kryje? Tu są podobno podziemia. Pan do nich zaglądał? Są one dostępne? To znaczy są podziemia, które my jak gdyby odkopaliśmy i teraz powoli będziemy je przywracać do dawniejszych funkcji, to znaczy jakieś piwnice typu winne, piwne. Jak to się stało, że pan trafił na to miejsce, trafił pan do Sopkowa i zainteresował się pan odbudową tego zamku, tego pałacu? Od dawna interesowałem się różnymi starymi rzeczami, starymi pałacami, dworami i
trafił nam w ręce, trafił w ręce taki przed 10 laty, jeżeli dobrze pamiętam, taka broszurka. Zabytki województwa świętokrzyskiego za złotówkę. No i jeździliśmy sobie tutaj po Świętokrzyskim i oglądaliśmy różne rzeczy. No i obejrzeliśmy już praktycznie wszystko i tacy zmęczeni wracamy już do Warszawy. No i żona mówi do mnie, wiesz co, zobacz, w Sopkowie jest fortalicja. No i zupełne zaskoczenie. Wjeżdżamy tutaj, do środka i mimo, że tutaj było, że to miejsce było zaniedbane, ale klimat tego miejsca był tak niesamowity, że zupełnie jakbyśmy się przenieśli w inną epokę. Chciałbym również zaprosić do zamku w Sopkowie wszystkich gości na pokazy walk, na właściwie do Teatrum Dworskiego i w niektóre niedziele robimy Panią Twardowską oraz Zemstę. Także serdecznie wszystkich zapraszam. A teraz na cześć wszystkich gości, niech przemówi głos Boga wojny.